Cześć dziewczyny, witam Was na kanale, na którym mam w planach w najbliższym czasie publikować materiały dotyczące mojego hobby, jakim jest dzierganie. Mamy lato, a więc czas letnich projektów i w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co takiego spadło z moich drutów, jak to dziewczyny mówią, co takiego mam na drutach, co mam w planach. I pokażę Wam również kilka rzeczy, które sobie ostatnio kupiłam i które Wam również serdecznie polecam. Ostatnio zrobiłam dwa kapelusze. Jeden z Rafi dla mnie, a drugi bawełniany dla Marysi w takim kolorze różowym. Ona bardzo lubi różowy kolor, więc musiał być różowy. Jeżeli chodzi o ten kapelusz, to zrobiłam go ze wzoru dziewczyny, na dole Wam podlinkuję, którą bardzo sobie cenię, dlatego że z nią udało mi się zrobić mój wymarzony moharowy sweterek, o którym Wam jeszcze opowiem w kolejnych materiałach. Łyczek kawy. Kapelusz zrobiłam z Rafi, którą polecała projektantka. Wool and Gang. I powiem Wam, że polecam Wam tę rafię, bo jest naprawdę świetna. Ja wybrałam kolor Tropez Tan, który jest takim pośrednim kolorem. Nie jest bardzo jasny, nie jest ciemny, bo niektóre dziewczyny zrobiły w kolorze takiej czekoladki, a projektantka pokazuje nam kapelusz w takim jasnym odcieniu. Bardzo mi się podoba ten kolor, także jestem zadowolona z wyboru. I polecam Wam tę rafię, dlatego że ja ten kapelusz, słuchajcie, prułam 3 albo 4 razy. Może nie w takim sensie, że całość zrobiłam i sprułam, chociaż raz mi się to zdarzyło. Bo zrobiłam za duży rozmiar. Zrobiłam sobie rozmiar S, chociaż ja mam dosyć duży obwód głowy. Początkowo robiłam właśnie rozmiar M na L. Okazało się, że ja tak luźno przerabiam, że był zdecydowanie na mnie za duży. Na dodatek brakło mi rafi tutaj na tę końcówkę. Więc tak, prułam go 3 razy, jak był zrobiony tak może do połowy. I 4 raz, jak już było zrobione w całości. Na początku źle coś przeliczałam te słupki, ale z efektu końcowego jestem bardzo zadowolona, bo on jest idealny. I słuchajcie, ta rafia te prucia wytrzymała. Przerabia się dobrze tą rafią. Ja nie miałam jakiegoś ekstra szydełka. Takie proste, metalowe i bardzo dobrze się przerabiało. Nie bolały mnie palce, bo dziewczyny czasem mówią, że ta rafia jest taka, że bolą ręce, bolą palce. A ja od razu zamówiłam taką, wydaje mi się, z górnej półki i jest kapelusz, uważam, super. Bardzo podoba mi się ten wzór, bardzo podoba mi się ten ażurek. Też podoba mi się ogólnie tutaj ta dolna część, którą ja sobie mogę wywinąć. Także uważam, że kapelusik wyszedł super. Kapelusik Marysi jest bawełniany. Ja go wykonałam z włóczki z Dropsa. Ja już robiłam kilka projektów używając tej włóczki. Bardzo dobrze mi się przerabia ją zarówno na szydełku, jak i na drutach. Na wzór miałam kapelusz Marysi, który był trochę już na nią za mały materiałowy, więc wzorowałam się i rozmiar wyszedł mi perfekt. Jest troszeczkę większy na nią, ale dzięki temu będzie mogła go używać kilka lat. Bardzo go lubi, bardzo mnie cieszy to, kiedy robię jej coś, bo od niedawna dopiero zaczęłam robić dla niej takie właśnie dodatki czy ubrania. Ona się z tego bardzo cieszy. Poza tym muszę zrobić jeszcze jeden taki kapelusik dla starszej dziewczynki z naszej rodziny, który jej się bardzo spodobał i muszę zdążyć to zrobić do końca lipca, bo obiecałam jej już, że zanim wyjedzie na wakacje, na takie wyjazdowe wakacje, to wykonam jej ten kapelusz i to będzie ostatni projekt taki letni, który w tym roku zrobię. A kapelusz powstał z projektu Dagny Zielińskiej, którą sobie bardzo cenię za to, że ona ma bardzo dużo takich prostych
projektów, które mi się bardzo podobają i ma materiały filmowe. Ja lubię się wspierać materiałami filmowymi, bo z projektami pisanymi mam trochę trudności. Cały czas się tego uczę, ale jak jest jeszcze do tego filmik, a widzę, że dziewczyny idą właśnie w tym kierunku, że nagrywają tutoriale takie właśnie filmowe. Ja jestem wzrokowcem, ja też lubię widzieć, jak ktoś coś przerabia, to jest to dla mnie ogromne ułatwienie. Dagda pokazuje w filmiku kapelusze dla dorosłych, a ja sobie właśnie wymierzyłam taki kapelusik dla dziewczynki i uważam, że jest świetne. Nawet ostatnio byliśmy nad zalewem, Marysia go nosiła. Super, taki słuchajcie, przewiewny. Ta bawełna jest taka troszeczkę z połyskiem, ale takim minimalnym. Robiłam już z niej dwie bluzeczki w tamtym roku, takie letnie. I bardzo lubię z niej właśnie robić projekty. No i co mam obecnie na drutach? Pierwsza bluzeczka to jest bluzeczka Anker T, która bardzo mnie urzekła swoją prostotą. Aczkolwiek ona, jak widzicie, już przerobiłam troszeczkę tej bluzeczki. Już mam taki fragment zrobiony. Ona nie wygląda jeszcze za ciekawie, ale dziewczyny mówią, że jak się zblokuje, to wszystko się tutaj wyrównuje. Ponieważ ja robię luźno, to zdecydowałam się robić rozmiar S, a noszę rozmiar M. Zobaczymy, jak wyjdzie. Powiem Wam, że miałam z tą bluzeczką, mówiąc kolokwialnie, jazdę na początku, dlatego że z tym nabieraniem oczek miałam początkowo problem. Potem ją musiałam kilka razy pruć, bo coś gdzieś się pomyliłam. Projekt jest łatwy, a ja nie wiem, czasami jestem jakaś taka może nieuważna, gdzieś ktoś mi rozproszy moją uwagę i popełniam błędy, ale chciałabym, żeby ona wyszła właśnie idealnie. W ogóle słuchajcie, doszłam do wniosku, że bardzo ważne w dzierganiu jest prucie, bardzo ważne i trzeba po prostu to przyjąć. I tak jak mówię, prułam ją kilka razy, ale może nie żeby wyszła idealna, bo pewnie idealna nie wyjdzie, ale żeby nie miała właśnie błędów, więc będę się starała, jeżeli mi coś tutaj popełni jakiś błąd, to będę ją po prostu pruła, jak to zauważę i będzie się dało to zrobić. Bardzo prosta, ja mam taką spódnicę jedwabną, pomarańczową i myślę, że ona mi będzie świetnie do tej spódniczki pasowała. Ja lubię takie proste projekty i bardzo mi się ostatnio projekty Petite Knit podobają, bardzo, bardzo. I kolejny projekt, również Petite Knit, ale zanim wykupiłam sobie ten projekt, to kupiłam włóczkę i jest to włóczka, jest to jedwab. Z tym, że dzisiaj sobie obejrzałam materiał na Instagramie Kasi z Między Drutami i ona bardzo ciekawie opowiadała i tłumaczyła, jak wygląda sytuacja z jedwabiem, że jedwab jedwabowi nie jest równy. I ja mam akurat ten jedwab buret, więc on jest taki, słuchajcie, niepołyskliwy, a bardziej szorstki, aczkolwiek mi to odpowiada. I też myślę, że ten top, bo to jest top, nie wiem, czy powiedziałam, że robię top, mi ten jedwab odpowiada, dlatego że on mi też będzie, myślę, do tej spódniczki pasował. Poza tym mam jeszcze taką fajną spódnicę, muszę Wam tu też pokazać, którą kupiłam sobie ostatnio we wzory takie związane z kosmosem i też z myślą właśnie o tej spódnicy robię ten top. Ale zanim wykupiłam projekt, kupiłam włóczkę. Chciałam, żeby była jedwabna. Bardzo się na jedwabiu nie znam jeszcze, bo wdrażam się w różne tematy dziewiarskie. I Kasia właśnie super na Instagramie w ostatnim live'ie tłumaczy, jak to jest z tym jedwabiem. Także odsyłam Was do niej.
I powiem Wam, że najlepsze jest to, że jak wykupiłam sobie ten wzór, to okazało się, że dziewczyna poleca między innymi tę włóczkę, którą ja kupiłam. A kupiłam Knitting for Olive Pure Silk, czarną. I do tego, żebym nie zapomniała, mam białe druty, które, ale słuchajcie, to są druty prym, które widziałam u dziewczyn na vlogach. Właśnie super, że coraz więcej dziewczyn montuje takie dziewiarskie vlogi, bo ja się bardzo dużo uczę, szczególnie od tych młodszych dziewczyn, które robią przepiękne projekty i mają taki progres, że ja jestem po prostu... W szoku jestem, dziewczyny, jakie piękne rzeczy robicie. Łatwiej jest mi przerabiać tę czarną włóczkę tymi drutami, bo one są jasne i mają takie końcówki, dzięki którym jest mi po prostu łatwiej przerabiać. I to będzie taki prosty top, który bardzo mi się podoba, ale ja się nie sugeruję do końca tym moim wzorem wykupionym, tylko też filmem Dagny Zielińskiej, na podstawie którego zrobiłam ten top w tamtym roku. I ten czarny będzie mniej więcej taki, tylko będzie miał cieńsze tutaj ramionczko, będzie tu taki troszeczkę delikatniejszy, ale przerabiam go drutami trójkami, tak samo bluzkę Anker T i no dłużej się to wszystko przerabia. I ostatni dzisiaj temat to jest to, co sobie ostatnio kupiłam z takich akcesoriów dziewiarskich i co Wam polecam. Pierwsza rzecz to jest miarka, która jest w formie takiej bransoletki. Kupiłam ją w sklepie Ręcami, ja Wam podlinkuję pod filmem. Bardzo lubię ten sklep za metki, mają świetne metki i uwielbiam takie akcesoria, które mogą być biżuterią, możemy je ze sobą zabrać. Bardzo lubię takie, słuchajcie, przedmioty, które pełnią co najmniej dwie funkcje. To jest super sprawa. W końcu znalazłam, bo wszędzie były wykupione, jak je chyba pokazała Dagna Zielińska, i chyba w sklepie Między Drutami kupiłam u Kasi. Trzeciego tutaj nie mam, bo mam na tych projektach. Słuchajcie, takie zabezpieczenia do drutów. Po pierwsze, jak mamy druty bambusowe, to nam się nie połamią gdzieś w podróży, a po drugie, no nie spadnie nam robótka. U mnie się nie sprawdzają te zatyczki do drutu, bo miałam ostatnio tulipanki, pokazywałam Wam na Instagramie i je już bardzo szybko zgubiłam. Również kupiłam jakiś czas temu, i właśnie to jest to, do czego Was zachęcam, do tego świata dziewiarskiego, bo on daje niesamowite możliwości. Pewnie gdybym w tym świecie nie była, to bym nie trafiła na super nerkę, o której już myślałam od dłuższego czasu. I wybrałam nerkę Mood. To nie są tanie rzeczy, bo to jest nerka ze skóry, ale słuchajcie, pokazywałam ją na Instagramie, możecie sobie u mnie na koncie na Instagramie ją lepiej zobaczyć, ale to są tak świetne jakościowo dodatki. Pierwszy raz mam coś z tej marki, zastanawiałam się nad nią, bo ja, słuchajcie, nie lubię napisów na dodatkach. Logo, wielkie logo firmy, nie podoba mi się to, mogłoby tu tego nie być, tak szczerze powiedziawszy, ale nie rzuca się ten napis jakoś bardzo w oczy i wybaczam to tej marce, ponieważ jakość, organizacyjnie ta nerka jest świetna, wielkościowo idealna, tak się nosi wygodnie, zresztą dziewczyny, jak wrzucałam na Instagram, pokazywałam tę nerkę, to pytały mnie, gdzie ją kupiłam, bo im się ta nerka podobała. Ma piękny kolor, taki karmelowy i sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. A nerka jest świetna do takiej dobrej organizacji. Proszę o subskrypcję mojego kanału, o kciuka w górę, komentarz, bo to jest takie mobilizujące i to sprawia, że kanał się rozwija i że twórca ma taką mobilizację do działania. Dobrego dnia i do zobaczenia.